Nie masz opaski, nie? Ale ty mnie poznasz z tym bambikiem. Nie mam. Maski. Nie masz opaski, widzisz? No, maski nie będę ściągał. Dwie opaski, ta postać już miała dwie opaski, znowu będzie. Ale lunetka zajebista. A ile masz kili i gonów na tej postaci, w ogóle na tym, a tym, tego, no, Daisy? A nie wiem, a tego nie wiem. A co mam powiedzieć, jak to sprawdzić? No, jak się logujesz, to pisz. No, no to, o panie, to ja się logowałem lata temu. No, jak nie ma tej głupiej mgły, to patrz, jak ładnie widać. No, tylko weczkę, tylko żebym tego nie rozdał. Zaraz, gdzie ja biegnę? Kuźwa, do domu, w sensie do nowego najpierw? Nie. Do starego? Tak. Dobra. Nowy to przedsionek, ale ja wbiję tylnymi drzwiami. No, dobra. Dobra, gaś. Co ty mechanik, co to za mechanik mi tu pisze? Jakiś ma ten, ikonkę mechanika. Ten, o ten, jak to się nazywa? Hydraulik. Tych filmów dla hydraulików. Co ty mechanik, co to za mechanik? O, cześć Kondzio, super, super partia. No właśnie, dzisiaj miało mnie nie być, ale się okazało, że wróciłem. No i mogę pograć sobie w Daisy dzisiaj, bo się umówiliśmy z Diegiem. Kuźwa, nie działa mi skrót, żeby się wyciszać, żebyś ty nie słyszał, co ja mówię. Muszę zresetować Discorda, resetuję. Hehe, będę mówił teraz. Uruchom jako administrator, dlatego nie działają skróty chyba. Będę mówił prywatnie. O, tutaj widzę na serwerze TPNN, Hearts of Iron 4. To jakaś wiadomość, że będzie serwer stawiany. O, dobra, dalej nie działa. Ale czemu to nie działa? Dodaj skrót klawiszowy. Taki, aha, wyłącz wyciszenie. Teraz działa. Pisze do mnie, o, coś tutaj, wiadomość, którą muszę akceptować. Automatyczne przesłanie do sprawdzenia. No, bo przekleństwo. Kurcze pieczone. Szkoda, że nie mam tego Daisy, bo bym sobie zagrał. No to jest niesamowite to Daisy. Kurde, że nie masz. Jak to zrobić? No nie, chyba że Diego by ci kupił. Ja właśnie Wiśnia pisał do mnie, czy można dołączyć. A Daisy? Za to się płaci w ogóle? No właśnie za Daisy się płaci, bo jest na tyle dobra, że kurde, żądają pieniędzy. Niemożliwe. A ten, a Wiśnia pyta, czyli Kato pyta, czy można dołączyć. A gdzie on był? On gdzieś tam był? No, na wybrzeżu. To co, napisać mu, że tak? No jak chcesz, ja dzisiaj tylko w sobotę się. Aha, no to dobra, no to napiszę mu. Napiszę mu, że tak, ale my dzisiaj tylko w domu będziemy. Czyli... No, ewentualnie VMC. O Boże, DMC, no i gitara, i dokładnie, tak trzeba żyć. Tak trzeba żyć. Czyli ty giniesz, bo ja nie mówię, że ja ginę, bo ja nie zginę. Ty giniesz i biegniemy do... i dobiegasz z powrotem. I na VMC biegniemy, i tak dalej, i tak w kółko. Nie, nie, ja będę do jednego zgona. Lub zgonu. I idziesz do domu już? Idziesz spać? Halo? Może spać, może nie spać. O panie, to ja napiszę Katowi, że to nie ma sensu. No ale ty wtedy będziesz z nimi, nie? No tak, w sumie. Dalej we dwóch będziesz. Wejdę na DC za 10 minut. Dobra, napiszę mu, że będę do 12 tylko. A mnie się tu nie da tak łatwo zabić. Czyli już za chwilę padnie. Jak ciebie ostatnio wchodzisz, spadłeś z dywanu. A postać żyje już tydzień. Kondzio jest na drużynie wyciszonej. Ten. Dobra, ja idę do drużyna ducha dupy na tym serwerze w siedzibie, nie? Na tym DayZ. O, no i super. Coś ty tu pozmieniasz. Jakiś kot siedzi tutaj na tym. Jakiś kot siedzi tutaj na Discordzie. Jaś tam. Już widzę. Blanki, zamku, stary sobór. Bor. Ty kupisz Kondziowi? Bo Kondzio mówi, czy mu kupisz. Kondzio. Niech tak jeden ci kupi, co mu pieniądze wpłacałeś. No właśnie. Niech się zwrócą chociaż, no właśnie. Kurde, ale drogie co Daisy, 175. Gdyby było 30 zł, to tak. Pójdź, nie mam takich pieniędzy. No, kupę pieniędzy. Gram na ustawieniach low ogólnie. Kliknąłem na to ogólne ustawienia low, ale nie pur. No i jakoś to wygląda, aczkolwiek jest troszkę ambiwalentny ten wygląd. Kładam na wysoko. Witaj, Big. Ktoś. Zdrowie dobre. Widzisz, jak biegam. Szusuję wokół drzew. Niczym osista figurowy. Podam może na high ustawienia. Ale bogaty. Nawet się nie tnie aż tak. No i chodzi tak, że kiedyś to bym oddał nie jedno za to, żeby tak chodziło mi Daisy. Na poprzedniej karcie graficznej i procku. O nie... Przelewki. Ostatnio od Fryska dostaje 2,60. Będzie na Enebie, a masz Daisy za 20 euro. Na Enebie 20 euro, to dalej jest sporo. 20 euro po obecnym kursie to jakieś 34 zł. O! Kurde!
No to jest kamień, ja myślałem, że to jest typ, ten kamień, ty, że leży, nie? Że ja na niego biegam. Bez, ale wpadłem łokciem w ścianę. Kuźwa, muszę to stanowić. Kogo oni mi tu dają? Muszę to, muszę stanowisko komputerowe odświeżyć sobie, bo tak nie może być. Ja, ale na, gram na wysokich teraz. Wygląda świetnie, ale nie... Nie widać, pomyliłeś kamień z typem. Tak, bo ja nigdy nie grałem na wysokich, ale troszkę za dużo krzaków i tego, to tutaj naprawdę no słabiej widać, ładnie to wygląda, ale wracam na loa, pierniczę to. Na pura nie, bo na pura odległość jest lipna malowania. Wiem, ale i tak bym nie zagrał, bo myszka mi się strasznie zacina, o kurde. A to, że ostatnio nie gram w FPS, to nie chce mi się jej zmieniać, no właśnie. I w Hearts of Iron zacząłeś. Ostro ten. Ja też bym se kupił, ale pewnie komputer by mi wybuchł. Nie no, DayZ chyba nie takie złe. No właśnie, no DayZ ma wysokie wymagania właśnie graficzne, ale... No bo jak ja bym dał teraz na Extreme, to by mi się ciało jak pieron, nie? Jak pieron, no teraz jeszcze streamuję i nagrywam. Dałem na Extreme'a. No, no i nie chodzi to dobrze. Głównym obciążeniem tutaj na Extreme'ie to jest ten chyba hardware anti-aliasing. Gdybym dał go na low, to enabled, bo to dużo daje ta roślinność. Myk. Już samo to, o, już mi chodzi tak, że mogę grać. Ty, gramy tak. Ale wygląda ładnie. Widzę krowę. O. Mam ją zdjąć? Jak chcesz. Ja jestem cudowna, na fopie. Gdzie jesteś dokładnie? No na fopie tej gry. Idę na namioty. Dobra. Zombie będę zabijał na głowie. Dobra, obejtuj. Kuźwa, ale ładnie ta gra wygląda, jak jest na wyższych. A na lowie? O, no dużo detali traci. To, że my gramy pod PvP, skład wipy i tego typu sprawy. Tylko ten low jest na... Strzały? No to mój. Do martwych czy żywych? Do sztywnych. Sztywnych. Ni to martwy, ni to żywy. Nie no, a zaraz. Kuźwa, ja jestem tak w tyle? O kuźwa, takie opóźnienie. Nie, to nie ja! Oha, no to ktoś tu wstawi jeszcze. Dobra. Tak jak jestem nade mną, nie? Na górze. Dobra, dobra. Nie w lesie, tylko obok. Panie, na prawo jakby, nie? Tak, tak, no. Dobra. To koniec. Kuźwa, nie do mnie zombie, no kurde, daj mi spokój. Nie mam czasu na zabawę z nimi, kuźwa. Biegnę do hangaru. Arta gnoi, napnąłem ich w hangarze. Ach, cholera, ale świetny strzelec, zabił mnie ktoś na daleko, od nowego soboru. Ale świetnie, biegłem, a on mnie trafił. Nie miałem kamizelki. No też go zabiłem. Ładnie. Ja pierniczę, daj pan spokój. Pójść warto, ja. Nie no. I dać mi na chwilę tyle rzeczy. No bo w choju, jak mi się zatnie, to nic się nie stanie, no tak. Nawet jak się nie stanie, nawet jak się nie zatnie, to też dużo się nie dzieje na początku. To jest ultra ciekawe dla mnie. Ja jestem spokojnym graczem. No, w Hoi 4 to odpalasz plan i idziesz sobie obiad zrobić, dokładnie. A jak wracasz, to masz pół Europy pod sobą, no dokładnie. Jakby to dobrze zaplanować, nie? Aha, Kato. Kato chce tutaj, żebyśmy go przeciągnęli, dobra. Witam, witam. Siema, siema. Witam. O, no właśnie ja na wybrzeżu jestem. Pod Berezino. No i biegam. No właśnie przed chwilą widziałem. Kuźwa, nawet walki nie szło podjąć, cholera. A ty tam żyjesz jeszcze? No, tak. Oczywiście, ja go zabiłem. Ale niemożliwe, że był tylko jeden. Na to liczę, gdzie zginąłeś? Przy wyjściu z hangaru od strony Nowego Soboru. No tak. Można się było tego spodziewać. A jak chcesz, żeby ci płynnie chodziło, to sobie zmniejsz ambient occlusion. A tak, tak, ja go w ogóle mam wyłączonego tutaj na moich ustawieniach. Ale mógłbym dać na Extreme'a, tutaj hardware'a. Ambient occlusion ci będzie najwięcej, bo on najwięcej z cieniami grzebie. Tak, no, no. No, a mi cię przycięło teraz, myk. No ja teraz na tym, na laptopie ustawiam ustawione, to gram na wszystkim, co się da na najwyższym. No tak, bo ja kiedyś testowałem te wszystkie ustawienia po kolei, włączałem i to z tym miernikiem FPS-ów, z miernikiem. No i właśnie ambient najbardziej, no i hardware, ten właśnie anti-aliasing. Bo on kartę pożerał. No to jak ty tu, Kato, dobiegnie, no to masz tu full lootu. Czyli kto pierwszy dobiegnie? No nie, no to są trzy typy do lutowania, full eku. Co, ty jeszcze kolejnego zabiłeś? Zobaczę, gdzie mnie zreszcie, bo jeszcze kolejka mnie tu czeka oczywiście, nie? No zabiłem jeszcze jednego, był jeszcze jeden, nie? Tak, tak, bo... Kampił na ciebie. Tak, bo właśnie on z daleka do mnie strzelał, ty mówiłeś, że on w krzakach był gdzieś blisko, a on do mnie strzelił bardziej z nowego. I mówić, nie grzebać się w tego, nie grzebać się w szukanie rzeczy. Nie, biec od razu. My tu utrzymujemy nasz dom, stary sobor. Diego jest nowy, ten mniejszy troszeczkę, mój jest stary. Tak. Ty jesteś tam wójtem, a ja burmistrzem. A nie, ty sołtys. To nie jest to samo? No właśnie, ty sołtys.
A, dobra, ja niestety, o kurde, nie widziałem. Dobra, ja niestety się już żegnam, bo muszę wcześniej rano wstać. Dobranoc. Ja tak takie sobie mieli eku. Dobranoc, Big, trzymaj się, na razie. To jest możliwe, że po tylu latach w tej grze dalej zdarzają się serwery, które są pełne przy 60 osobach, przy 90 osobach maksymalnie. No to powodzenia, Big, jutro. Pracy czy ogólnie w tym, czym się zajmujesz, nie? Patrick Bateman? Kurde, te płoty zbugowane, no ja pierniczę, no. Ja pierniczę. Jak owca, troszkę zdenerwowałem tą śmierć. I kto? Jestem jak coś, mówię, nie było. O kurde, ale się zmęczyła postać. Ja czekam dalej w kolejce. Aha, to pewnie, o kurde, jeszcze kolejka, to pewnie 20 czy coś. Nie, trzeci jestem, już szybko leci całkiem. No szybko, jadę ich tu jak mogę, to wychodzą. Jadę ich tu jak mogę. Ale się zmęczyła. Ale deski to wychodzą grupami, na przykład miałem tak, że przeskoczyło mi o 5 osób. Diego tam właśnie zamiata. Zamiata przed domem, w nowym serwerze. Nie, ja to najwięcej chyba godzin tutaj spędziłem na serwerach oficjalnych, nie? Ale już mi się nie chce na niej grać. Wy gracie coś w szachy w rycerz? No tak, bo ja chyba kiedyś mówiliście, że w jakimś turnieju braliście udział. Tak, ale... Tak, a ty też grasz w szachy? My nawet graliśmy właśnie na Lichess stronie. I no w ogóle gramy na żywo, graliśmy przedwczoraj chociażby. Wczoraj graliśmy na żywo nawet, 3 partyjki i udało mi się wygrać. Ale ostatnio to Diego wygrał. Myślisz, ta gra na tych nieoficjalnych, bo tak naprawdę większość tych, które ci wchodzą w update'ach, to tak nie za bardzo cię obchodzą, bo i tak masz dużo więcej rzeczy niż tam jest na oficjalach. No tak. No tak, jak na oficjalu jedną broń jakąś dodadzą, no to a na zmodowanych masz 50. No tak, tam jest tyle tych pakietów różnych broni, że... No. Jak dla mnie to mógłby być tylko autorun, no i może system ten, że drużynę można zrobić. To jest mapa cała inna wtedy, nie? Bo tu masz taką nieprecyzyjną. Bo tu masz całą po rosyjsku, jestem w ogóle nieprzyzwyczajony, nie? Tak. Dawno nie musiałem, bo nawet jak grałem na oficjalach, to ja miałem kupioną, bo na wtedy jeszcze była płatna, taką aplikację na telefon, miałeś Central Daisy i tam były mapy. To ja sobie z tego korzystałem, nie? Tak, no właśnie ja tak samo, na takich, gdzie nie było mapy. Albo nagraliśmy na Livonii, ostatnio to też musiałem korzystać, bo już zupełnie nie znałem mapy. Naprawdę mówiąc, Livonii kupiłem i nie wiem, czy grałem chociaż raz na Livonii tak naprawdę. O, huntingowe nielutowane. Dobra. Gdzie ty się zwróciłeś? Ja w Berezino i sobie biegnę, ale już coraz bliżej i bliżej. A ja będę biegł z dołu, zdecydowanie. A to może podobnie pobiegniemy. Bo ja jestem przy... To jest nie elektro... Zna, bo jest tam przed Baltoon to miasto. Baloton. Aha, to jakieś tam, to już Diego się zna. On tam mieszkał kiedyś. Chyba to biegnę na tym, co mam. No biegnę. A ty, Kondziu, jesteś dobry w szachy? Paczkę płatków, picie. My nie jesteśmy dobrzy w szachy, my jesteśmy słabi. Ale ten. No i osobiście wolałbym, jakby był base building plus 2, nie? Jeżeli chodzi o budowanie i kołodloki. Aha, żeby były, no, tam sobie podłogę kładziesz itp. itd., tak. No i mimo wszystko jakiś zestaw broni też by się przydał, ale tylko jeden, na przykład snafu sami, nic więcej. Bo ty wtedy broni jest faktycznie więcej, nie? A ta mapa jest fajnie przerobiona, więc... Ale kusi, żeby lutować, ale nie, tam na mnie czeka. Moje rzeczy na mnie czekają. Tak, to... Ja bejtowałem, ten zaszczelił i już jego. Bejtował. No to zależy... Bieg na tle 100 doły dostał bułę. No to zależy, ile macie elo. Ja miałem kiedyś 1200, ale spadłem do 1000, więc taki sobie. Tego bejta. No, czułem się w zwierzynę za mocno. No, tylko że upolowano. No właśnie, zapomniałem, że to my jesteśmy wilkami. To my jesteśmy na podobnym poziomie właśnie, 1200-1000. Niestety tak to wygląda, czyli niezbyt, czyli podstawowy poziom jesteśmy tak samo. No i dobrze, będziemy, bo gdybyś był dużo lepszy, to by było nudno, a tak by, no, będzie tak, że raz ktoś wygra, raz ktoś przegra, to właśnie fajnie tak się gra, nie? Zobaczę sobie ciekawości, ustawienia graficzne takie Daisy. Miałem takie fajne kiedyś, robiłem sobie zdjęcie. Nie będzie, nie. Najmniej wyżej mnie opierdolicie do zera. No nie wydaje mi się, nie, aż tak to nie. Jak chcecie zagrać, to ja chętnie. No możemy zagrać, jak najbardziej. Może nawet jutro. W tej białej mgle można jakieś lepsze itemy znaleźć? Zobaczymy, zapytam Diego, jak ten, jak będzie czasowo. Bo jutro dziś o 16 my się będziemy grać sobie w koło. No jedynie, że one mają jakieś nejdy, nie? Coś takiego. I wtedy można by nawet na rozgrzeweczkę przed chojem. A powiedz mi, a są tutaj konwoje, tak jak na zwykłych oficjalnych serwerach? Chyba są. A że oni chodzą, co można handlować, nie? Nie, te takie sytuacje, nie? Chyba są. Bo to wtedy by oznaczało, że jest ten bunkier na DC. Na TC w sumie. A karty są w tych konwojach na mapie. A, to chyba nie ma, bo to jest... To chyba nie ma takich bajerów. Nie ma modów.
Ale to nie jest mod, teraz to jest na oficjalu, masz ten serwer, ten bunkier w sensie na TC. Aha, nie wiedziałem, myślałem, że to na Livonii tylko ten bunkier dodali. Nie, tutaj też, na TC, na TC jest ten bunkier. Tam na Szczelnicy pewnie znają. Możliwe. No i na drodze masz konwoje i tego, i tam masz w jednym z zombie jest karta do tego. O kurde, chatka. A, to... chatka puchat. Już wbijam praktycznie do nowego soboru. Od razu zobaczę na ganku przed starym soborem, czy kogoś nie ma. No ja powinienem być chwilę po tobie. Ja biegnę od południa. Piękny, stary, nowy sobor. I mgła dupy. Biegnę taktycznie środkiem. Albo obok pobiegnę, żeby na wszelki wypadek nie będę kusił los. Szczególnie obfita mgła dupy. Kurde. Strzelają do mnie. Uziwa. Ale chyba z daleka. Nie może mnie trafić. Biegnę, jeszcze żyję. A dostałeś? Nie, teraz tak. Zginąłem. Zginąłeś? Tak, no. Na polu przed nowym. Jeden od schodu. Zostaje zabity z SWD. SWD do mnie godziła. Prawie 300 metrów. Uziwa. No. To oni pewnie w tym lesie kampili. Wtedy z niego wybiegli. Nie, no nie wiem. Nie słyszałem nawet, to jakiś tłumiczek chyba był. Dobra, ja nie biegnę tam do ciebie, tylko normalnie lutuję i tak dalej. I żyję sobie swoim życiem, nie? Biegnę w stronę domu, tak, ale... No. Full rzeczy tu leżą. No nie, no nie będę znowu 15 minut biegł i ten, że ktoś mnie zabije. Będę lutował normalnie. No, ja się staram dobrać, co jakieś 5 minut powinienem być. O, baza, no pięknie. O, baza, no pięknie. Już widzę stary kogór. Gdzie te ciała leżą? To jest stodoła wielkiej, blaszanej. W drzwiach, patrząc od nowego, nie? Tych dużych. To co, oni się zbiegli po jego ludztwo? Nie, nie, no tam leży Kamil, a oni w krzakach. No. Pokażę ci, jak go zlutujesz. W sumie, Kamilu, będziesz miał rzeczy te wszystkie, to ostatnio ci miałem dać, nie? Z lotniska, co cię tam robi. Okay. Są te same rzeczy. To te rzeczy dużo przeżyły. No, dwa zgony. Ciekawe, czy te typy tu przylecą z tym źródłem. O, widzę cię. O, ale na przypale strasznym. A w krzakach to w których? Tak jak biegniesz. Tu? Jakbyś, no, no, no. Powinieneś mnie widzieć, ja tu kucąc w krzaku, widzisz mnie? O, nie, tu widzę zombiego. Oj, to bardzo niedobrze. Bo nie mam nic z tłumikiem. Tak, ja to jak go zabiję, biegnę do ciebie. Ja koło ciebie jestem. Pistoletu go posunę. Dobra. Będzie pozabijać te wszystkie zombie. Kurwa, jak strzelę, to się zlecą. No, do tyłu możesz biec. Tutaj jestem. Okej, okay, następne ciało jest tu. Pójdę następne. Gdzie tu? Tu, za tobą. Tu? Jestem. Nie. Tutaj dalej, tu dalej. Następny zombie. Może oni mają tłumiki jeszcze dalej? Nie. Czekaj. To chyba tu... Nie. Chyba, że te krzaki niżej. Uziwa, gdzie ta małpa? Czyli tam wyżej. Wyżej? No. O, tutaj, no. Ten Kamila posunął. Zaraz posunął. Z Blaze'a. Oni nie mieli aż takich specjalnych... O, mam coś do zabijania z bombi. Ale na Kamila to było dość. Dość, to wystarczyło. O, jest kurwa. Jeden łuk i złamana strzała. Więcej nie potrzebowałem. Złamana strzała. Kapik, got killed by coś tam. A ja sobie lutuję na bogato miejscowość Nonrha. Nawet bym chciał, to ja nie mam miejsca w plecaku, żeby kurwa wziąć zapaskową drogę. Nonrha to jest polana, tak? On ma Blaze'a. Ale jaja. No w polanie można coś znaleźć. Guza przede wszystkim, ale może też coś się znajdzie ciekawego. Dobra, to są jeszcze jakieś zwłoki gdzieś? No, jeszcze jeden, tutaj na górze. Biegam do polany. Ja miał Mosina. Już polany, stoi szkło. Dużo, a ten nie miał w ogóle też ptaka. O kurde, gościu, no ja pierniczę. Co, ja biegnę na namioty i zabijam te wszystkie zombie. On, zombiak tutaj ma duży plecak. Dobra. Będziesz miał. Ja się nie. E1, magazynek, jedzenie, but. No to na kałacha, to no wizyjna, nie? Mam już wszystko, czego potrzebuję. Nie, tu w kontenerze też. Kula. Taka niepisana zasada w DayZ dla tych, którzy nie grali, że okulary jak masz założone, to się nie bije po prostu bronią białą. Bluza ta wielka, wojskowa. A jak masz hełm ONZ, to się nie strzela do gościa, nie? Po prostu nie strzela i wtedy można jedynie bronią białą. Czy powiem go wsunąć, to nie mam. Jakie zasady DayZ? Nie obro. Siemka, wy sobie gracie, a ja w pracy. A, to mnie mam browar, tak? Teraz na to się ubrać. Pracy? Dzisiaj? Dzisiaj jest poniedziałek, przecież wielkanocny, tak? Jak w pracy? Był ktoś ostatnio zostawił w ogóle Blaze i coś jeszcze. My też pracowaliśmy na przykład w piątek, ale no już dzisiaj nie, ale zajebisto okular. Biegasz już tu na namioty? Tak, no. Jestem na tym. A, ja widzę. Masz ten plecak. Słyszę kury. O kurwa, się tłumik zepsuł.
A czuję świnie. Przy tamtym gościu został tłumik do pistoletu. O, tym na górze? Ja, gdzieś to. Tym? Rewolwer. Nie, przy tym na górze, na bojnie. Tym, dole leżą. Tym na górze. Tu masz ręku, plecę. Tutaj bardzo często ginę niestety w Polanie. O, no to nie złóż. Jest w lepszym stanie. No, Lidl jest we wtorek otwarty. Ty, a dzisiaj co jest? Poniedziałek, tak? Poniedziałek, dobrze. Ja we wtorek do pracy na nockę idę. Myślałem, że jest wtorek. Wy sobie gracie, a ja w pracy. Lidl we wtorek otwarty, ale jak to? No to co, od 20, od północy już otwierają? I już musicie się przygotować? Kurde. Nadmiar, to mogę wypierdolić. Zaraz nie wszedłem na górę, tutaj muszę ogarnąć partię, przebić, bo tutaj można Mosinka znaleźć. W 95% przypadków tutaj leży Mosin, tego co oglądałem poradniki. Tylko ja trafiam zawsze na te 5%. Jedzenie nie dla kota, tylko zwykle biorę. Czy naboje? Tutaj można znaleźć gdzieś naboje. Magazynek do emeczki znalazł, to bym wziął. Dobra. Kurde, liczyłem na to, że w Polanie znajdę gana z nabojami. Szukam jeszcze tutaj może... Niby. Mam naboje do shotguna, mógłbym znaleźć w tych shopach shotguna. Pójdę do tych shop też zobaczyć. Tam jest... O, ktoś tu drewno przyniósł do lasu. A, na jednym serwerze właśnie takim gram z łodami? To jak... to podobno jest to na to sobie zmienić, bo jak ostatnio czytałem, a jeżeli to działa jak oficjalny serwer, to jest najlepsza broń na chwilę obecną. No wiem, ale wolę jednak pull out. Ale odbicia w wodzie. Dodali opcję reflektów wodnych. Ja mam dużo jedzenia, wiesz? Reflektorów. Będę mieć na sobie kurtkę patrolową, jak to. Okay. Świetne naboje do MK2, najmocniejszego gana w grze. Można zabić wróbla z tego gana. Ja będę miał ze dwóch na kilka sekund. Jest ty potrzebujesz C-maga? Ja nie, jak coś. Okej. Okay. A C-mag to też jest do M-ki? Nie wiem. Tomasz, spróbuj sobie go włożyć, może takiego maga. Jest. No. Gdzie jest? Chyba muszę biec tutaj. Niedobrze. Gdzie tam się znowu na wczasy udałeś? W Polanie jestem i biegnę na Nowy Sobor. Nie znalazłem gana, tylko rewolwer. Może troszeczkę poszukam jeszcze. Ej, bo wyjebałem synu już ogólnie. Ej, to jest chuj żarcia wszędzie. O, coś czego szukałem. Polana, łomatko, bo... blisko. Ale jednak ciągle wybrzeż. O kur... Będziesz się strzelać, czy dzisiaj tylko nogi robisz? To jest właśnie piękno DayZ, zobacz. Czy nie warto wydać... 107, i po ile jest tam? No załóżmy 170 zł. Nie warto, czy to nie są najlepiej wydane pieniądze w życiu? Zobacz, biegasz sobie, lampeczki. To co, będziemy po niego biec? Rękawiczki zakładasz sobie na ręce, o. Tu chodzi o szukanie, po niego, no. Szukanie, myślenie, masz analiza. Masz do niego, czy coś? Ten Mosin tam był, wziąłeś go? Nie, nie brałem, bo nie miałem wtedy do czego, zaraz go mogę wziąć. A picie znalazłem, no genialne, nie? Ale nie. Jednego jak coś. To jest piękno DayZ właśnie. Znowu się zrobi po stronie. Dobra, biegnę do nich i będą dymy. Po co wychodzić z domu, żeby sobie pobiegać, jak w DayZ można biegać, no dokładnie. I trzymam ten przycisk ciągle, szałka do przodu i shift, kuźwa, dlatego autorun by się przydał, że sam biegnie, nie? W niektórych serwerach jest autorun. Tylko, że w DayZ, no widzisz, tak sobie biegasz i tak dalej, ale za to jak już kogoś spotykasz... Nie Blaze'a, nie? To aż cię telepie, nie? Bo widzisz, jak to jest... Nie jest to łatwe, nie? Nawet hełmu bez. Po prostu dużo tracisz czasu. To jest jedna wielka strata czasu. Nie no, to jest niesamowita sprawa. Kwintesencja gier PvP. Ja się teraz dopiero przyjrzałem, ile tu chłop miał amunicji dla mnie. Najtrudniejsze PvP ze wszystkich gier na świecie. Nie wiem, brać cieska? Aha, mi? No. Można wziąć, no. Chociaż ja jak tylko Mosina będę miał czy coś, to ten skład wipe będą lecieć, więc... No dobra, ja zbliżę, zobaczę, bo ja chyba jestem u tego na dole, nie? Tam u góry jest jeszcze jeden. Nie, to ten był na górze. A ja wziąłem od tamtego już wszystko. No dobra, ty wziąłem deska. Masz tu jeszcze... O, bęben dookoła. O kurwa, czekaj, tego no, dwa bo nie? I tam on miał tylko jeden ze sobą. To jest jakby drugi bęben cały. A na tym serwerze nie ma magazynków typu jaja, nie? Do M-ki. Chyba nie ma, nie? Nie, powinny być. No? W zwykłym DayZ były. Nie, no nie było. Dobra. Znaczy, no nie, to co wchodzi setka, ale 60 wchodziło. A no tak, ale to nie typu jaja, tylko typu innego. Typu sklejone taśmą. Tak. Kurwa, to jakoś tak to sobie rozpakuje i załaduje wszystko do pełna. Kurde, ja zaraz u was będę, już niedługo Nowy Sobor. Tylko, żebym znowu tu nie zginął. Teraz taktycznie to zrobię z maczetą. No to nie zgin. Proste. Tak można? Kuź. Mogłeś mi to powiedzieć wcześniej.
Ale burz gęsty, ale lasy zielone. Pięknie. Dobra, teraz jestem całkowicie przygotowany do wymalizmu. Coś pięknego. Ja bym mógł wejść i tylko tak biec przez las. I z której strony idziesz? Ja idę od wschodu, będę wbiegał do nowego. Ale się tam zszczepili. No. Znowu od nowego idziesz? Tak, no. Teraz będę widział nowy. Za niedługo. No to co, chyba tam podejdziemy, nie? To na komendę tam? No to idealnie by było, no. Dobra, to idziemy na komendę. Tylko uważajcie, bo tutaj jest niebezpiecznie. O, no, taki wiek. Popatrzę sobie jeszcze na ten las, tam wysoko nad nowym. Wygląda na czysty. Było sprzątanie świata. To ten, a. Sam widzisz, Kondzio, że no porównywać EFT do DayZ, no to jest, no nie wiem, no jak porównywać S-klasę do Fiata Cinquecento, tak? To już teraz widzisz, na czym polega DayZ. I to jest niesamowite. Las wygląda czysto. O, wieżyczka. Nie jest czysto. Jest w lesie wysoko. No? Tak od googlowo patrząc, nie? Tam na lewo w lesie. Na lewo? Jak patrzysz na googlowo na mapie, nie? Aha. No. To idąc od googlowo ulicą i w lewo. Las tam wysoko. Gdzie my patrzyliśmy? Tylko w lewo, nie? Od googlowo. Tak dalej. Czekaj, ja sobie otwarę inną mapę i zmienię. To on cię zabił z tego skóry, na pewno. Kuźwa, to co za kamper chamski? No ja go nie widzę. No to lipa, ja zaraz tutaj będę... A on mnie zdejmie, jak będę biegł do policji? Nie wiem. Chyba nie. Nie powinien. To mi wystarczy. Tam nastawę na 800. Opa, ja się położę. A widzisz go? Jesteś w stanie go zdjąć? No, jeżeli nastawa będzie, to... dostanie. A tam w ogóle? On jest tak zamknięty. Uwaga, będę strzelał. Ty widzę go, no? Dostał na pewno przez drzewo. Kuźwa. Kuźwa, do mnie ktoś wali z lasu. No to on. No to on koło mnie jest tutaj. Plecak jakiś żółty taki, tak? No żółty. No to on. To ja koło niego jestem, kuźwa. No. Ja wkładę się tu w krzakach. No gdzieś uciekł, bo dostał kita, no, na pewno. Położyłem się w krzakach. I on, ty mówiłeś, on mnie nie trafi. No jak mógłby mnie nie trafić tutaj? Ja myślałem, że zupełnie gdzie indziej. Ja z jego lasu wybiegłem przecież. Raczej nie trafi. 50 metrów ode mnie. No jak jest. Myślę, że uciekł w chuj, nie wróci tu raz. No, no bo no, taka duża linia lasu, że może będzie się gdzieś tu lampił, nie? Kuźwa. No możesz do nas biec, jest bezpiecznie. Tak, mogę? Teraz już tak. To dobra, biegnę. Tak, bo on gdzieś uciekł. Dobra. Elegancko najwyżej, biegniesz, no. Najwyżej biegnie w ciebie. Jesteś... właśnie. Dobra, idziemy na tą komendę? Wiesz co, ja tutaj będę w krzaku, będę patrzył cały czas na zasad. No, no. Ciekawe ile HP mu to zje. Pewnie niedużo, bo to jeszcze przez drzewo został. Taka płochliwa małpa, uciekła. Idę na tą komendę do ciebie. Już do komendy biegłeś? A, ja jestem w komendzie, dobra, no. Dobra, dosłyszałem. Ja wchodzę, no, od przodu. Spoko, no. O, trzymaj. No to jest, czekaj, no to. SKS, genialnie. I jeszcze to masz. Ej, tylko zjebałem i nie pomyślałem, nie wziąłem ci tego, nie wziąłem ci celownika, kurwa. A to jest zbędne. Do 400 metrów nie potrzebuję. Okej. Okay. Później może być gorzej. A ja mam czerwoną opaskę, jak coś. Mogę też ci dać, jak potrzebujesz, ale jak wolisz. Ona jest widoczna strasznie. To nie może dać w sumie, no. A, bo nie ma żadnej. Przynajmniej jakoś to ciężko. Nie, aż tak widoczna trochę. Na zielonym widoczna w chuj, no. Jedzenie jakieś, picie? No, ja mam ryż, to sobie wezmę z nim. To masz tu jeszcze puszkę jakąś tam, gdzie jesteś, na dole? Tak, no. Masz tutaj to... To, i jeszcze to ci dam, tu Micha ci wypiję, bo nie zrobię wejść. Biegnę do was. Dobra, czyli spłoszyła się małpka, nie? Dostał hita i uciekł. No. Chyba, że się gdzieś tam lampi, ale nie widziałem. A ktoś amunicję 357? Nie. Nie. Bo miałbym super rewolwer. Ale na dachu jeszcze nie sprawdzałem, co się dzieje. Tu ktoś tu biega? Ty? Dobra. O, a kto chodzi? Tu masz opaskę, no. Ja mam opaskę. Ale masz jakąś z dupy. I trzecia opaska od ciebie. No widzisz, ciągle giniesz. A co ty chciałeś tutaj ze mną zrobić? A pancerz masz, o. I masz tak, to. Geniusz. A po co ja to biorę? Jaki go. Tak, tu jest Blaze i jeszcze coś takiego znalazłem. M70, nie? To nie wiem, jak chcecie. Aj, Tundrę. No ona jest lepsza niż Blaze, nie? Bo ten Blaze to... To ja Tundrę nie... jednak chyba wolę, bo ten Blaze tak często mnie zawodził. Ja zostawiam Blaze'a jak coś. Masz naboje 308? Nie. A potrzebuję? No to. Potrzebuję. Gaj. Ale mi się przycina. Musisz następnym razem na Ctrl-Alt-Delete daj sobie na ten RTX Voice prawym i High Priority, nie? Wysoki priorytet. Ale naboi.
I ty znowu będziemy pół godziny się przygotowywać. Tylko wyjdę, dostanę strzała od tamtego gościa. To się założę. Nie, ja już gram zachowawczo. Każdy tak mówi. Faktycznie, no właśnie. O, tutaj sobie fliki od razu poćwiczę, jakby to się było. Od jednej krawędzi okna do drugiej. Fliki. Teraz już mógł ten gość nas okrążyć taktycznie i gdzieś celować. No i Kampi wlecie tym za nami, nie? A nie przed nami. No właśnie, ja bym tak zrobił. O, widzę mumię. Gdzie biegniemy? Dobre pytanie. Nie no, nie ma typa tam w lesie. No, ty to dowodzi. Gdzie idziemy? Ja? No. Wykuj sakiewki i duże plecaki. W ręce już bierz plecak. Tyle lutu będziesz miał. Dobra. Zaprzęgaj konie. Zaprzęgaj konie. Widzi, podobno przez to da się wyjść normalnie. Przez to albo przez to, że podchodzisz i ten... Że zrobić. Ta. Ale nie wiem, czy to właśnie w te... Nie no, w to nie chyba to. Może to zmienili. Wiesz, ostatnio właśnie oglądałem gdzieś. Da się przez któryś z tych okien było, dało się wyjść. No wiem, że... Tego. No w więzieniu się dało wyjść, nie? Jak się położysz, to ogólnie to wyjdziesz tutaj, nie? Dobra, czyli stary sobor, ale tak sprawdzić, co się dzieje w domu. Później kabanino. No to dawaj, bo my tu jesteśmy nowi, nie wiem, gdzie to jest. Bardzo dobrze. I przodem. Aha, tak, to sobie kombinował. Ja dowodzę jak Napoleon. Tyłu. Okej, okay, żyje, możemy iść. Może niekoniecznie przez tą mgłę. A, kuźwa. Tak dowodzi. Co to za kwestionowanie? Wy przez mgłę. Może... Już bunt ledwo zaczął. Tak, ledwo zacząłem dowodzenie, już ten. Nie chcę nic mówić, ale panie poruczniku, ale fajne opaski czerwone. Friendly fire'a nie będzie. O kurde, goni kogoś. Trzeba uważać, on mógł tutaj nas też zajść, to by było mądre. Ale to było widać, taki zwykły pachoł w żółtym plecaku, no to czego ty się po nim spodziewasz? Właśnie. Gdzieś w starym soborze mogą już czekać, gdzie ta mapa. My jesteśmy na to wszystko przygotowani. Tak. Musimy dać z siebie wszystko, czyli całe 30%. 30%, tak. No bo jedno z trzech, nie? To po 10. No. O, proszę, no tak. Krowy na pastwisku przed... Starym soborem. Ktoś się tam przyprowadził. Ktoś może być. A ty Diego gdzie jesteś? Z tyłu, tak? No za wami, bo mumia mnie goniła. Mumia. Dobra, nic nie widzę. Wy na namiotach? Tak, ja na wieżyczce tam za lasem. Wejdę na nią, zobaczę co się dzieje. O, 308 mam. Ja patroluję teren. Dobra. Ja też do lasu biegam, nie będę budował tego. Ej, wywaliło mnie? Nie, zminimalizowało. Więc jakiś VNC, bo tu przed chwilą wszędzie byłem. No tak, my tak na chwilkę tylko do starego. Coś jakby wisi w powietrzu. To zdecydowanie zraci. No. To jak ktoś z Salinbaga? Ja chcę. A ile mam miejsca? Ty chcesz Salinbaga? Nie może być. No, wszelki wypadek, żeby wam dać, żeby was uratować, nie? Mhm. Ale mam niską czułość. Na pół biurka muszę obracać. A gdzie ty jesteś? Na środku pola. Od bazy, na środku pola. No widzę. No to pięknie już. Trzymaj się. Żebyś mnie zdjął. O? Aha, ty tam jesteś. No my tu taktycznie przy drzewie, a ten na polu. Aha, tutaj, to ty. Masz. Ale ma Vesta. Dzięki. Dziwne, bardzo dziwne. Dobra, to kierunek kabanino. Ktoś czuje, że w kabanino ktoś zginie. Oszczały na lotnisku chyba. Kabanino w sklepie rozbije sztab i zdecyduje, co robimy dalej. Nie widzę jednego żołnierza. A nie, jest dwóch żołnierzy, dobra. To bardzo dobrze, że nie widzisz. No właśnie. Macie się ukryć, ale tak, żebym was widział. Dobra, zmierzam do sklepu. Jestem w sztabie polowym. To znaczy? W sklepiku? Tak. Ktoś tu bazę próbował robić. A, w garażu pewnie. Ktoś tu biega. No dobra. Wiedziałem, że mi się to przyda. O, gdyby to była demokracja, a nie jest, to gdzie byście chcieli biec? Na VMC czy lotnisko? Co ty zamiotła? Ty nie masz prawa głosu, jesteś psychicznie chory. Na VMC czy... No możemy spróbować pójść na lotnisko. Bo tam strzały były. Zdobyć VTC i stamtąd próbować zabijać wszystkich, kogo tylko zobaczymy. Dobry plan. Właśnie wpadłem. Idziemy na lotnisko, próbujemy zdobyć ATCK i go utrzymać. Genialny. Świetny, nigdy bym na to nie wpadł. I dlatego to ja jestem tutaj dowódcą. Dobry plan. Niedługo 12 to akurat się zginie. Znaczy no, może nam się udać nawet, nie mówię nie. Dobiec powinniśmy. No. Tam jest łatwy. Przejąć ATCK, co może pójść nie tak? Ale co może pójść nie tak? Ej, ostatnio poszło łatwo, tylko tam po prostu weszliśmy. No tak. Tam ogólnie było 5 typa wtedy. 5 typa. Między sobą się nawet strzelali. No. I ty byś mi uratował, znaczy bym nie zginął, gdyby nie twoja celność. No.
Już byś typa miał, a to dupa. Ale opaski fajne mam. Co to, kura? Gdzie on, wszyscy kolumnie biegniemy. Tutaj był jeszcze taki posterunek, możemy o niego zahaczyć, nie? Gęsie go. Przy płocie. Możecie odbezpieczyć broń. Jest gotowy na użycie ostrej amunicji? Nie! Ślepakami walimy. Nie no, chociaż gumowe kule. No to niech będą gumowe, nie chcemy nikomu zrobić krzywdy. Ja załaduję pieprzowe. Dobra. Szkoda, że nie ma czegoś takiego, nie? Pieprzowe nawet spoko by były. Ale gumowe są też tutaj. No tak, gumowe są, dużo słabe. Słabo lecą. A na blisko to są mocne. O, smoke, genialny, to jest najważniejsza rzecz. No tak. Opla. O, woda bym wziął. Ale zapisałem, że wewnyki biegną, ale nie. Zabili się nawzajem z dubeltówek. No rzeczywiście. Tak wolno leci kula, że kule, że się zabili nawzajem. Ciekawe, że się zabili. No nie, nie. Dobra, ja nie chcę zginąć pierwszy, więc ultra taktyczne. Te opaski spoko jednak. Kupię siła, jesteśmy razem. No łatwiej nas zrozjebać. No, mamy taką siłę ognia. To jest przeszukane. No, potężną siłę ognia. Kurde, co? Ktoś tu był. Zany chuj tu jest. Tak, jeszcze ciepło. O, tutaj jest zamknięte. Dwóch templariuszy tu jest. Lepiej tam nie wchodzić, serio. O kurde, to nie, dobra, nieważne. Bo ten gość, to zombie miał kask. Czaj. Ja strzeliłem do zombie. O, jedzonko tu było. Nie widzimy. Chyba tak strzelacie tam z tłumika, a słychać jakby z lasu walili, nie wiadomo skąd. No, no tutaj pokrywam las. Tłumik to taka potężna przewaga, nie? No tak. Ale po drabinie ktoś bałeś. Ma ktoś może magazynek do SWD? Nie, kiedyś wszedłem na ten tutaj żuraw żółty. Nie było wart. Nikt tam nie patrzy, bo nikt by nie pomyślał. Ej, znalazłem tu M16. Oho, no to fajne M16. Jak nie będziesz brał, to ja mogę wziąć. I Bizona, ale mogę... Nie, bo nie mam do tego, mogę ci dać w sumie. No to chodź tutaj wtedy. Dobra. Ja ci mogę dać kolejny bęben do kałacha. O, super, genialnie. I tu jeszcze coś takiego było. A Bizon, to nie, to Bizona. Przydałby mi się tu. Tłumik, kurwa, do tego kałacha. O, kamizelkę sobie zmienię. M16 na bursta, komora czysta, jest piachu. Ja na budowie, nie na dachu. Dobra, zaraz podejdę. Muszę sobie tego plejta znaleźć gdzieś. Co jest? Coś tu był, plecaki wyrzucone. Analizuje miejsce tutaj dookoła. Ej, to jest to odbiornik GPS. Siekierka się przyda, nie, raczej nie. Ale mniej. O, a to druga M16, ale bez magazynka tego już. No dobra, to biegniemy na te drugie, nie? Dalej. O, tu jest tundra na przykład. A gdzie ty jesteś? O, tutaj. Kurde, dziwnie cicho. Dzięki. Masz jeszcze może to, tutaj się przyda. O, no, to się czasami przydaje. O, tu ATCK widać. O, nasz cel. O, świetnie. Hi, hello. Is someone here? Idziemy zdobyć ATCK. No, jak znajdziecie magazynek do SWD, nie? VSD. Dobra. Okej. Okay. Albo PSO, nie? Ten na kałacha. Ty, no to ona tutaj gdzieś była, czekaj. A to nie wiem, jak się znajdzie pewnie na bieżące. Muszę myśleć. W tamtym kontenerze, tu w kontenerze tym, to ja tam byłem, tam jest PSO, to tam. Tu. A tam, gdzie zombie zabija z niego? Nie, tu w tym czerwonym kontenerze, o ile się nie mylę, jest PSO. Tak. Gdzie ty kamień pobiegłeś? Ja no już tam dalej, na te dwa te, nie? Czy na te dalsze hangary. Czy picie wypić, kurwa, to jest bardzo niebezpieczne miejsce robienie takich rzeczy ogólnie. Ale cóż. Tam, gdzie M16. Tam. O, templariusze. Dostaw, o kurde. Kuźwa! Gojny. Ale się wys... O, Longhorn, ale baj. O, kogoś tutaj zauważył. A Longhorna sobie wezmę, fajna broń. Czyli nasza misja okazuje się łatwiejsza niż myśleliśmy. Mhm. Żeby każda tak przebiegała. Trzeba uważać, bo tu ktoś był, nie? No tak, lepczemy mu po piętach. Żebyś nie wypowiedział tego, że ta misja... Tu jest M4 na przykład. No właśnie widzę. Co, bierzesz ją? Nie, bo nie mam magazynka, wiesz? Dobra. A tu mam prawie 250 amunicji do tego kałacha już, więc... No tak, nie, to nie ma sensu. Tłumik by mi się przydał. Tego kałacha, kurwa. Zaciął mnie. Ale łatwa misja, no. Jak przez masło. Ło, kurde. Szały? Chyba z ATCK. No i ma łatwą misję. ATCK, no. Nie dostałeś? Nie wiem nawet, czy on do nas wali. Zaraz se nastawię na 100 metrów. No chyba nie do nas.
chyba nie za TCK. Ale nie, w ATCK widziałem gościa. Lewe górne okno. Ale on nie do, nas chyba. Coś tu musi być jeszcze. O, jest w oknie. Lewe górne okno. No, no widziałem, no. Też mają opaseczki. Nie jest sam. To jest ile? Ze 400, nie? Nie. Jadam na 200. 300. Jadam na 300. A nie, 200 rzeczywiście może być. Ciekawe, bo patrzył się tutaj na nas, no jakby. Właśnie, ale tak strzelał, że to... A w którym oknie? O, lewe górne. Patrzę teraz sobie. O, widzę go, no. I ma opaskę pomarańczową. Bejtuje, nie? Chowa się i tak cały czas. Jego koledzy może wysłał psy gończe. Nie, on cały czas stoi na środku tego okna, kurwa, przygłup. Ha? To drugi jak u mnie chodził, bejtował. Ty, co tam się dzieje? Ciężko będzie odbić ATCK. O, patrzy się. Nie, kuźwa, za blisko było. 300 muszę walnąć. Ale on nie do nas znowu. A ja go widzę. I chyba niżej okno też coś jest, tak mi się wydaje. Aha. Widzę jego łokieć cały czas. A niżej okno, dobra. Wydaje mi się, że tam też ktoś łazi. Aha. To ty obok mnie biegniesz? Tak, ja się tutaj ruszam obok. I te zombie ściągnąłeś. Nie, no ja nie ściągnąłem żadnego zombie. Ja w hangarze jestem ogólnie, nie? Ja też w hangarze. Leżę teraz. Kurwa. O, ktoś strzela koło. Ja strzeliłem. Ja, ale 200 to za mało było, 300. 300 wódka. Ile tych zombie tu jest? Ja chyba uciekł z ATCK. Pewnie nie, taka miejscówka. No właśnie taka ciężka. Aby tutaj. No mi się skończył pistolet z tłumikiem. Jedyne, czy mogę się bronić przed zombiekami, jest w oknie, to jest znowu skała. Tam. W samym oknie, lewe górne okno był. Bejtowo. A może ja sobie tutaj, o właśnie, położę. Kurde, co to w ruku bram? Nie, ja muszę zabić zombie na głośno, bo wyszedł. Nie zabiją. Wyszedł za TCK, dobra. Nie, nie, jest w oknie. W oknie, dobra, czekaj. A patrzył. Ty, do niego walą. Ja do niego walę. On do mnie walnął. Dostał raz, na czerwono siknęło. Pewnie nieprzytomny. A tu ty jesteś bardziej na lewo od hangarów, nie? Mhm. A dobra, to ty byłeś, okej. Okay. A, przybiegł tu templariusz do mnie. Uziwa. To ja zacznę strzelać na głośno do zombie, to on wyjdzie. O. Mam plecaka. Jest piętro niżej. Dobra. Będzie wychodził, wiesz? Aha. Ja biegnę bliżej ATCK. Jest, widziałem, schodzi, zszedł. Mhm. Nie wiem, czy nie jest ich dwóch w ogóle. Dobra. Jeden stoi na schodach, celuje do mnie. Mhm. O kurwa, mam rozładowaną. Jaki fail w ogóle, kurwa. Ja nie widzi mnie, bo stoi dalej na tych schodach. Ale pozycję wybrałem. Widzę go. Gówno, widzę. Zabiłem go z 323 metrów. Jest, zabiłeś, świetnie. Jaki kill. Jak tam jest dwóch, tam jest jeszcze jeden na pewno. Mhm. Ale czy na takim przypale, nie? Jak ktoś mi zajdzie dupę, to już po mnie. Ale głowę muszę dostać, bo to za jednym strzałem go zdjąłem. Boże, ja tu nie mogę skoczyć. Ja mam ghillie suta jak coś. O kurde. Dobra. Tylko na sobie bez... złożonego? Na sobie, tylko bez głowy, nie? Na głowie hełm z Nocto. Opaskę też mam, to tam winać mniej więcej. Ej, dobra, wydaje mi się, że ten drugi albo stamtąd spierdolił, albo tam się kitrać będzie. Mhm. Na pewno będzie tam siedzieć. Bo na pewno jest tam ktoś jeszcze, więc nie wiem, pytanie, czy tam widzimy nam ostro. Właśnie. Czy ja mam tutaj stać, znaczy się leżeć, tak jak leżę, obserwować to pierwsze piętro i zaczekać, czy wy tam wyjdziecie. Właśnie. Bo oni nie wiedzą za bardzo, gdzie jestem, bo ja tu długo leżę i oni tu we mnie, nikt nawet nie strzelał w tą stronę. Ty, mógłbyś się tak lekko schować, mam jakiś krzak, bo tak stoiliśmy w tym bunkrze. No ja wiem, ale oni mnie stamtąd nie widzieli. Ja ten, to dobra, to zdecydujemy, a ja do toalety szybko skoczę teraz. I pomyślę na kiblu, ze dwóch. Wiesz co, no bo ja nie widzę tego kogoś w środku. Tam był drugi. Ja tam podchodzę, nie? Bliżej sobie podchodzę. Nie od mojej strony, bo cię nie widzę. No leży w jakichś krzakach na bunkrze, więc i tak na przypale. On był, jeżeli ja dobrze widzę, czekaj, muszę sobie na tym piętrze, na którym możesz wyjść na ten pierwszy daszek niższy. Jest. Dostałem. Jest piętro wyżej. Ale to teraz nie wiem, czy nie jest ich dwóch już. Łamał mi nogę ogólnie, nie? Grube rzeczy się tu wydarzyły. Ale w ostatniej chwili, nie? Bo już go widziałem. Ej, to co mi dałeś, to jest, że mogę chodzić po tym? Tak, chyba tak. Ja też dostałem. Było jedno. Uziwa. Jestem. Dobra. Coś się działo? No tak, ja dostałem ej, naprawię to od razu tutaj? No nie wiem, to tylko znieczulało, nie? Ty, tu naprawiło mi nogę od razu. A, no i dobra. A, bo tutaj coś takie jest. Tam zmieniaj pozycję, uciekaj. Ja? No, nie ja. No dobra. Czyli walił z ATCK, dobra. Jeden jest w ATCK-u, a jeden w ogóle był na zewnątrz, na ziemi, przy ATCK-u. Dobra. Czy się tu kurwa z zombiekami na głośno ogólnie, nie? Był, ale już go zabiliście, jest nie? Dwóch. Aha, dobra, nie zabiliście. Było trzech, jest dwóch. Dobra. Co tu leży? To ja zdejmę gościa tego na ziemi.
Do Elara znalazłem magazynek. No dobra. To nieźle ich tam zabiłeś. Ja jednego zabiłem tam tylko. No a właśnie ty zabił Kamila. To już niedobrze. Tylko przyraz z tego kibla. Zabili nam dowódcę. On trochę jest przybył. Nabili nam dowódcę. Wybieg jak kaczka. Nie wiem skąd, nie wiem jak. Z dołu chyba ten. Bo ja na TCK patrzyłem. Tam jest chyba ich teraz dwóch, mi się wydaje jeszcze. Tak, jest dwóch. Kamila ogólnie z bliska sprzątał. A, z bliska? Z ilu metrów? Z 70. No to... No. Z M70. Z tundry. Masz szała padł. A co dziwne, miałem Vesta, kurde. Stab Vesta, najsilniejszego. Tak, Vesta na noże. A ty gdzie się chowasz? Gdzie jesteś? Ja przy tym metalowym blaszaku dużym, nie? Okrągłym? Nie, tym takim wielkim. Przy tych topach są tam dwie drachany. Te niebieskie. Takie siły. A, niebieska szopa. Dobra, widzę co, no. 48 naboi dolara. Ale taki jest... świeżak musiał to lutować, bo w tym budynku wiadomo, że tu nic nie ma. A przeszukał każdy pokój. O ci tak do śmiechu. No to, że widziałeś, jaka łatwa misja. Ja pierniczę, masakra. Boją się i... Na Eltona Johna. Albo z nienacka, albo od tyłu mnie dzisiaj zabije. Od tej drugiej strony nie są tacy chętni, żeby się wychylać z tego, co pan tak patrzę, wiesz? Chyba tylko z tej głównej klatki schodowej się patrzą. No bełc ty. Jakby tu podejść od tego niższego daszku, wróciłem, to można by coś z tym podziałać. Myślę, że jakby robiłem. Ktoś próbował podejść po tej drabinie, to myślę, że z tego okna mogliby powychodzić. Aż mi ten smaka narobiłeś, też bym coś sobie wpierniczył. No nie wiem, bo ten jeden cały czas dalej gdzieś tu biega, nie? Na wolności. W sensie obok nas gdzieś? No, albo koło ATC-ka, nie? Zabiliśmy, co tu się działo, Kondzio? Co tu się działo? Bo na szczęście na kanale jeszcze będzie... Widziałem ten mały daszek, to on był tutaj tu gadają, na ziemi, no. Na zewnątrz. Tylko po lewej stronie. Co tu się nie działo? Na szczęście na kanale będzie wszystko, co się dzieje na live'ach i tak będzie w podsumowaniu właśnie na kanale. Na lotnisku spotkaliśmy... Pisać nie umiem. Na lotnisku spotkaliśmy trzech gości w ATC-ku. Ja jednego w oknie, bum, prysła, cały tyle krwi było, że całe ściany zaplamiło ATCK. Później ja poszedłem do ubikacji, oni tam się strzelali z dwoma, co tam jednego chyba zabili. Kato zabił jednego. I później ja jeszcze poszedłem na misję, na rekonesans jako dowódca, bo byłem dowódcą drużyny. Tu należy zaznaczyć to też. Poszedłem na rekonesans i zginąłem, bo gdzieś z nienacka mnie postrzelił. Albo z nienacka, albo od tyłu. Tylko tak mogą sobie poradzić. No i znowu jestem nubkiem. Miałem być do 24, ale jeszcze posiedzę, dopóki Diego jest, bo to Diego był wyznacznikiem mojego końca. No, dobra, wrócę tam do nich na kanał. Co się ciekawego dzieje? Czy dali sobie radę? Właśnie typa Kamil zdjąłem. Kuźwa, jeszcze żyją. Ale to inny typ był, to nie był z tego teamu. A jeszcze inny. Świetnie, miotła. Mam strasznie chujową pozycję, ale nie jestem w stanie jakoś zmienić, ciekawiej za bardzo. Dubeltówkę mogę wywalić, mam miotłę podobno teraz po tych paczach. Ty, a na te duże okrąglaki da się wchodzić? A te takie popce z ziemi? Nie, te metalowe takie zbiorniki. Aha, da chyba. Tam chyba jest drabina, no. No właśnie, to może ja bym się tam poszedł położyć. Czyli co, Diego nie zginął? Wyjątkowo Diego nie zginął, tak. Diego nie zginął, ja zginąłem. Poświęciłem się jako dowódca, jako kapitan, utonąłem ze statku. Oni żyją, ale wyszkoliłem ich w miarę dobrze. Pokazałem im, jak to działa. To jest ryzykowe. Czarny 9-1, kojarzę skądś tego gościa. Ach, co ja włączyłem Mozilla. Ty, ktoś zostawił, patrz. Lutował i źle zlutował. Puściwa mi się tu buguje. Ej, no pozycja pierwsza klasa ogólnie, nie? Pipe wręcz jeszcze. Znowu to powiem. No ale nie zdech. Pancerz ma. No to już mam broń. Ja centralnie na tym biętrze, on by wyszedł, to wyjdzie w to pomieszczenie, to ja go walę prosto w łeb. Ty. To jest zajebista lokalizacja, bo mi kurwa praktycznie z żadnego innego punktu poza ATC-kiem nie widać. Tak jak teraz patrzę, no ciężko by byłoby mnie komuś tu zdjąć. A na którym on jest piętrze? Na pierwszym czy na trzecim? Był na trzecim. Tym, co się zawsze wychylało, co chwilę. Okej, to są schodki już tam na samą górę, to? Tak, nie? Znaczy... No, jakby jak z drugiego piętra wyjdzie z klatki do pomieszczenia, to go zdejmuje na strzał od razu. Mam te drzwi przed sobą. Tu też mam na drzwi na wyjście na górę. Jakby chcieli na górę spierdalać, to też widzę drzwi i całą górę. Tak, jeszcze mam pytam. A, i zaraz w czapę dostanie. Niech nie włazi na okrąglaki. Obok siebie czy stąd? No właśnie, to niebezpieczne jest, nie?
Czy tych, a skąd tych, wy ostatnio taki gear zajebisty mieliście? No my tam mieliśmy, no właśnie w Starym Soborze upolowaliśmy dużo małpek właśnie, z tego co pamiętam, w Starym Soborze. To wtedy też gadaliśmy, o kurde, to jest droga do Polany, z tego co pamiętam. Tutaj też można coś znaleźć. No, w domu tak zwanym, czyli w Starym Soborze, w naszym domu, upolowaliśmy dużo małpek. Nie widzę go z tej pozycji. I naruszt, i mięsko, wiesz, no, o tutaj. To zombiaka szyja. Myślę, że znajdę jakiegoś gana ciekawego. Cieciówce, bo tu jest cieciówka. No, oddalił się, widziałem gnę. Ty, on jest... Nie, on jest w plaszaku chyba. W tym magazynie jest, bo za magazyn biegną zombie. Gotowe rzeczy, to mi jest niepotrzebne. Tak, no i tu sumika ktoś jeszcze wali do tej zombie. Moferowy, dobra. Tak, i to jest prawdopodobnie on, bo tam wszystkie poszły w tamtą stronę. iPod, iPad, iPod, lina, to mi się przyda. Wiąże gościa. Albo gościówę, to jest. Ty jesteś przy tych kontenerach? Nie, ja jestem w tyłu. O, to on jest tu przy kontenerach przed chwilą. Będą mieli. To... Ja jestem z tyłu i mam Gilisuta. Kurwa, ja wszedł do tego małego magazynu. Wiesz o czym mówię? Wiem. Kurwa, bo ja mam tu jeszcze ATC-ka, kurwa, po drugiej stronie do pilnowania ze sobą. A to wezmę tego Jota, no może na zombie. A ile on ma naboi? No ma, 9. Mi się ma niepotrzebnie. No, wezmę dla jajec. No wszedł się tam zamknął na pewno, był tam. Chyba LR podziękuję. Ty, no ale jaja, taśma. Ty, no cerka. Ale bez magazynka to nie biorę. O, i będę mógł zrobić opaski dla nich. Dzisiaj się już chyba nie spotkamy, ale następny raz. Wyszedł, jest z przodu. Różowe, ulubiony kolor Diega. Tak nieoficjalnie powiem, jak jestem wyciszony. Uwielbia. O, nie żyje. Jego odcień. O kurde. Nie wiem, czy tam dwóch nie jest. A to padł. Jest. Ja będę miał dwie rusznice takie. Dwa shotganiki, jedno mi się skończy, to drugie. No nie miałem za bardzo możliwości zrobienia czegokolwiek. Dobra, tam nie będzie nic chyba, a może będzie. Ale nie wiem, czy też nie dostał. O, jest coś ciekawego, woda. Też niczego mocniejszego tutaj nigdy nie znalazłem w sumie, no. Ty, znowu kolejny shotgun, już sobie odpuszczę bez przesady. Dobra, zobaczę tą polanę na szybko, ale tylko kioski. No i gitara. Tobie jak tam idzie? Idź, wycofuję się lekko, żeby popatrzeć z daleka. Oni tam wychodzili na ten główny plac przed wejściem. Ja nie wiem, czy oni w ogóle wiedzą, że ty tam jesteś. Wydaje mi się, że widzieli tylko mnie. No chyba, że im się pokazałeś, to innego. Nie, bo ja byłem z tyłu za nimi, nie? Strzelałem tam do nich też. Ale widzę, no, biegają tam. Dobra, ja biegnę na hardcora, na wprost. Bo tu nie ma? Bo o mnie mogą zapomnieć, bo jestem za wysoko, w zbyt przy połowym miejscu. To ja może zdążę zgarnąć rzeczy. Daisy, bardzo ważne jest właśnie taktyczne... Wchodzenie do budynku, bo w budynku mogą kamp, zwykle kamp. Dobrze się usiądzieć. Ej, tak o, trzeba, wszystko. Już myślisz, że wszystko? Nie, za tą chłodnicą tak samo. Ej, o chłodnica. Dobra, nic nie ma. Ale jest full server, tak? No w sumie dużo graczy jest, bo na lotnisku była spora ekipa, się okazało. Ja teraz biegnę na polanę, no pobiegnę do polany, tam na pewno kogoś spotkam. Zwykle kogoś spotykam, ostatnio tylko nie spotkałem dzisiaj. Zwykle mi w plecy tam strzelają tak samo. A właśnie ja miałem jakąś gorzką czekoladę. Już się troszeczkę goryczy dzisiaj najadłem, ale... Może bym sobie wpierniczył jeszcze parę kostek. Ale nie, najpierw do polany. I co, udało się wycofać? Tak, no leżę na bunkrze, nie? I patrzę, co tu się dzieje. Ale mało samochodów chyba na tej mapie, tutaj na tym serwerze jest, to? No, mało. Dobra, jestem w Polanie. Popularne miasto. Oby mojego ludu nie sprzątnęli. A, czyli może ja nawet do nich dobiegnę. A to biegnie prosto na lotnisko w takim razie. Nie będę lutował domów, bo mam broń. Podstawową sprawę. Na blisko. A, skusiłem. Zlutuję jeszcze. O, plecak szkolny. No, to ustawiony. Kask rowerowy. Kurde, w tych dużych sklepach to ja nic nie znajduję nigdy. To jest bieda. Kioska jeden. Nie biorę tego. Dałoby się napić wody, bo może być lipa. Ty, co jest? Aha, ja ukryłem wszystko. Dobra. MP. W końcu w Daisy po tylu latach da się opróżnić butelkę, nie patrząc się na w dół. Kamil, biegnij powoli, bo jak biegniesz szybko, to się włącza hipernapęd, jak na Gwiezdnych Wojnach, to znaczy pion kwadracików i chuja widać. No, będę chodził. Ciekawe, czy bardzo mnie skasowali. To jest hipernapęd dupy. Tutaj wejdę sobie, tutaj Mosin leży w 90% przypadków. Kuźwa, znowu trafiłem na te 5% Gwiezdne Wojny. Tu jest na szczury, spray na szczury i na robale, ale ja nie potrzebuję. Nawet bym chętnie zjadł jakieś robaki. Aj, nie ma to jak się napić w polanie.
wody. I siedzisz tam jak predator na polowaniu. Najlepiej jak stoi w miejscu, wtedy 4K prawie. To brzmi jak udane polowanie. No to zajebiście. Będę ten. O, i tak sobie stoimy tutaj, nie? Lazy, aczkolwiek jest woda się rusza, więc trzeba uważać. 4K. No bo ja mam na fulla ustawionego OBS-a, na tym co jest, z tym internetem co jest, robi co może. Stara się robić co może, nie? Nic, nikogo tu już nie ma. Ucichł. Ucichł. Nie będę musiał już lecieć. Spróbować jeszcze. W ATC-ku się już nie pojawiali, tu na placu też już nie biegali. Ciebie też na pewno nie lutowali. Na pewno sobie nie podzieliby tam. No nie sądzę, bo to jest taka strasznie przypowa miejscowa, aczkolwiek jakiś tam położyłem i tak się rozglądałem, to powiem ci, że ciężko kogoś, kto tam leży, zauważyć. To jest dobre ogólnie, mi się wydaje, miejscowa, wbrew pozorom. Ewentualnie jak są te szopy, te wielkie, nie, blaszane, no, to przy tej bliżej ATC-ka, bo one są dwie koło siebie, naprzeciwko niej przy płocie, przy kontenerze leży typ. Ten, co go zabiłem, nie? Okej. Okay. Naprzeciwko niej jak coś. No ja spróbuję coś tam uzyskać stamtąd jeszcze. Zobaczymy. No, kamień się gdzieś tam wala też. Tam jest tłusta. No, mówiłem, będzie się obłowieni. A ty, Kamil, gdzie jesteś? Ja od Polany na zachód do Kopki biegnę. To jest co, to jest okay. Gorka? Nie, to jest, to już Diego musiałby przeanalizować. Ja nie umiem tych rosyjskich nazw, ja wiesz, tak to mapa mnie myli trochę. Tak, no, to zapominałem nazwę. Ja w każdym razie lecę na strzybioł na tego, na lotnisko. Będzie nawet rybki było widać, jak się nie ruszał. Nie przyjrzałem. Spróbuję pozbierać siebie. No mi też się ciężko po tym pozbierać, co przeszliśmy, ale jakoś ten... jakoś... Nie. Nie biorę w kupę. Biedę, ja tam widzę sam sukces, 340 metrów. No tak, to było dobre. No łącznie zabiliśmy dwóch, nie? Tylko jedną osobę się nie spłaciło. I pan poszedł do kibla, przyszedł, dostał w łeb. Gorka, a Gorka to ja znam, to tą mieścinę. A ja też jestem chyba przy Gorce. Nie, jeszcze kawałek do Gorki mam. O, język wroga trzeba znać, warto. Ja tam idąc do Gorki zawsze zahaczam przed tym, masz dwa takie namioty obok siebie na takim skrzyżowaniu. Aha, tak, tak. No to jest przed Gorką, no tam w dolinie. Ja lubiłem chodzić po takich miejscach nieoficjalnych, bo to były pierwsze miejsca, w których mogłeś trafić na przykład na duży plecak wojskowy. No tak. No, jak miałeś farta, to kurwa nawet zdawało się czwórki znajdować w takich przybrzeżnych miejscach. Ale takie najgrubsze, co znalazłem kiedyś na oficjalu, to kiedyś jak noktowizory nie były tak popularne. To noktowizor kiedyś znalazłem. No to idę, to cześć. Dobra, no to na razie, do następnego. Statystyki, nie rewolucja. Hipernapęd kosmiczny. Włączyłem szybkość międzygwiezdną. Wchodzimy w nadświetlną. Nie, zaraz będzie lepiej, jak wejdę do komisariatu policji gorkowskiej. Tutaj znajdę jakieś gany, ale tutaj może ktoś kampić. Trzeba już taktycznie. A mgła dupy jest. Otwarte drzwi, czyli raczej nikogo nie ma, ale ja właśnie zwykle jak się czaję, bo ja nigdy nie kampię, ale jak odpoczywam, to zostawiam właśnie otwarte drzwi, żeby ktoś tak myślał. SG5K to bym wziął. Dobra, może być. To SG kompensator. Niech mi zrekompensuje to, że nie znalazłem go. Ty pionier leży. Tego kuźwa wziąłbym go. Na głośno przeładuj. Wezmę go, bo już mam shotguna. Słyszę. Nie. No i tak się czyści ogólnie policję. Pyk tutaj. Później podchodzisz, celujesz, wychylasz się. Tutaj. Pyk. Dół i chowasz. Kolejny. Chowasz. I teraz górę. Pyk. Na kucaka. Tu jest też fajny myk. Kładziesz się. O. Widzisz? To wsi. Podam myk na A. Nawet nie. I tak jak to poddał. Kucak jest fajny. Kładziesz się. Cerp. Glock umikiem, fajna sprawa. Na zombie, świetna. Wywalę tego IJ-a, ale IJ to jest bardzo niebezpieczna broń, dlatego wywalę przez okno. Szczerzonego Pan Bóg szczerze, jak to mówią, nie? M-Lock bez magazynka. Kurde, ma naboje. Żeby w Gorce nikogo nie było, ale dużo czasu. Tak długo, tak długi okres czasu. Mam pioniera. Tutaj wchodzą 5,56 M-kowe naboje. TLR-ki wywalę, to też jeszcze zachowam. Jeden strzał mam. Trafię w głowę, to będzie koni. O, jest typ. Kuźwa, niedobrze, żeby on mnie nie zobaczył. Dobra, to lecimy. Teraz bus albo przewóz. Jak się uda, to zajebiście. Jak nie, to jeszcze lepiej. Chyba mnie widział, bo to da się kurde nie widzieć. Tutaj nikt nigdy nie kampi, dlatego ja tutaj będę kampił. Gość wyglądał na bardziej wygirowanego ode mnie, dlatego muszę podjąć taką niehonorową walkę niestety.
w Daisy jak trzeba walczyć honorowo, to znaczy, że się już źle zrobiło. To jest sztuka wojny. Jest niestety strzelanie w plecy to jest właśnie tak, tak powinno się postępować. Nie dawać żadnych szans przeciwnikowi. Tak się ustawić, wypozycjonować. Ale on mnie chyba widział. Może mnie nie pozna. Jak zdejmę opas, niech będzie. Jak przebiegnie sprintem, tego nie trafisz, no dokładnie. Ciuł, no będzie. Nie, ja mam takie fliki, że wiesz, tu zacznie, to ja wtedy klik, tak pik, o, poćwiczę sobie od razu, ale nie mogę klikać, tak jest lepiej ćwiczyć, żebym nie kliknął. O, flik, odtąd, pik, o, na schody, genialnie, na schody, ale flik, cześć. Kurde, on chyba mnie widział i tu nie przyjdzie, a ja na daleko nie mam czym strzelać. Kurde, ale stres. Gdzie on jest? Niemożliwe, żeby ominął komisariat. Cholera, pójdę trochę wyżej. Muszę uważać. Nie zmienię na pioniera, chociaż to z niego powinienem strzelać na daleko, bo jak nagle wbiegnie, to nie będę mógł już zmienić broni na cicho. A w sumie będę mógł wyrzucić na ziemię i podnieść, ale olać sprawę. Kurde, niestety on postępuje nielogicznie, a to jest bardzo dobry sposób działania. Czałem ty. Jak na ruskich serwerach grałem, to ruskie krzyczeli, nie strzelaj! A sami do ciebie walili, więc nie mam centymetrów, no dokładnie. Albo to on zlutował prędzej. Może to on zlutował prędzej, ale wątpię, bo przecież on biegł stamtąd od strony wybrzeża. Albo mnie zobaczył i się wystraszył, czy co? Może na zenit pobiegł. Najgorzej, że ja wolałbym go spotkać na blisko z moimi shotgunami, ale słyszałem liście. Niż na daleko mi jeden pocisk w pionierze. Albo tam ma bazę, coś buduje? Nie, no drzewa nie wali drzew. Zakładam, że to był on. Dobra, nie będziemy tu jak tur. Mam zginąć to odniesioną głową. Gdzie on może być? Może do szpitala poszedł? Nie. O! Zombie, mumia. Uśwa, mumie dupy są bardzo blisko. O, Deringer. Wezmę, wymienię za Mosina z Diegiem. Może się zakręcił. Słyszę kurę, ale dużo mumii tutaj jest. Chciałbym zakończyć na wysokim C, na wysokiej nucie, dlatego pobiegnę mniej więcej tam, gdzie go widziałem. Próbuję go upolować. Może szuka jakichś rzeczy do budowy bazy po industrialkach. Może tutaj gdzieś być, którzy tak sobie biegają. To jest baza w ogóle. Ty. Na czacie widzisz, Max, jedną wiadomość jednocześnie? Nie. Ja na czacie widzę kilka wiadomości. A tutaj ty, co jest? Chyba cię nie widział. Cofnąłem streama i widziałem taki jeden czarny piksel, który się poruszał w lewo. No to był on właśnie. A po prostu nie zauważyłem twojej wiadomości. A to za gwoździami właśnie. Ale piksel jeden. No i to był właśnie on. W lewo pobiegł, gdzieś tutaj właśnie. Może do Gorki na Military pobiegł? On tutaj gdzieś był. No, tutaj sobie biegał. Ale jaja. A tutaj nagle byłby foknie. No zbliżamy się z powrotem do lotniska. No, ja w tej Gorce tutaj poluję. Co, dużo ludzi masz? Nie, tylko jednego widziałem, ale... Wystraszył się i uciekł, spłoszyłem go, kurde. Jedzenie potrzebuję. No ja na lotnisku mam od zajebania jedzenia. Trochę chujowo poczytam tak na wariata totalnie i nie mam nic poza tą maczetą. Dobra, biegnę dalej. Tak trochę omijając tą mgłę. Ale dziwni gracze, no. Tam był, tu nie był. Tam pobiegł, tu przybiegł. Lepiej się od takich trzymać z daleka. O, plecak szkolny. Zamienię na to. A sklep! Kuźwa, muszę to zlutować, no. Najważniejsze, może tu być. Nie ma. BK-18 na kałachowe. Oleję sprawę. Nie ma żadnej tundry. Czarny piksel to był minionek. Dobra, biegnę dalej. One są strasznie płochliwe, właśnie to jest problem na tym serwerze. Nadepchnąłem na krzaka i kurde, na patyk pękł i uciekły. Ty, mumia, tak daleko. Kurde. Nie, dobra, myślę, że pokampię sobie 5 minut tutaj w Gorce i będę leciał. Bo już, kurde, trochę zmęczony jestem, późno jest. A dalej biec to by było z 10 minut drogi. Kolejny przystanek albo Nowy Sobor, albo może przez Radio Zenit bym biegł, ale raczej od razu do Nowego Soboru. Myślę, że poczekam sobie tutaj z 10 minut. 10 minut. Taka chamska kampa i ten, będę leciał. A da się tu wskoczyć na daszek na przykład? Chyba się nie da. On przeskoczy, nie? Tak, kurde. Full server, no zaraz ktoś tu powinien być. Za godzina. Ale smok jak w Krakowie. 0035, dobra, do 0040 będę bronił Gorki. Misja, utrzymać Gorkę, trzymać komisariat policji. To będzie trudne zadanie. Gdzie by tu przykampić? W sumie nikt się nie spodziewa też kampienia. No, w sumie mogą się spodziewać tutaj. Ale jest trudne do obrony, bo tu musiałby mądrze tutaj wchodzić. To nie jest zbyt dobra miejscówka. A da się tu wejść na ten regał? Ja to tam na lotnisku ogarnia sprawę, a ja w Gorce też ogarniam sprawę. Teraz w 4K pewnie jest. Jednak mnie przeszukali. Nic nie zostawili, skurwysyny. Kurde, to nie dość, że full giry, to nic nie zostawili nawet. Nawet spodni nie zostawili, biskitu. A, no to się domyślam, co tam zaszło. Ja się wolę nad tym nie zastanawiać, idę zobaczyć, co VDC-ku znajdziemy za zwłoki. Cieszę się, że mnie szybko zabili.
Nie chcę nic mówić, ale jeżeli twój złog był SKS, to tam też nie było spodni. A był, no to tak. Co tu się dzieje, kurwa? Ale zaraz czuję, że ktoś przyjdzie, ale go wyhaczę. Czasami macie takie przeczucia, nie? Ja takie mam teraz. Może być tak, że ktoś się lognie nawet w mieście, nie? Wejdzie do gry i już będzie w mieście. Teraz to każdy liść na drzewie mogę policzyć. No, taka jakaś genialna. O kurde, chroma odpaliłem znowu. Motylek przeleciał. No Daisy jest ciekawą grą, ale czasami może być właśnie nużące. Szczególnie jak jest późno i chce się spać, nie? Ale coś w tym jest. Coś jest takie piękne. W CCQ też pusto. Tu jest gracz na serwerze, że wszędzie pusto. Komenda, wykrzyknik, player. 84 osoby. No to bez jaj. Gdzie są ludzie? No nie ma sensu, żebym gdzieś biegł teraz jeszcze. Gorka jest bardzo popularną wioską. A ja już naprawdę chamsko stoję na dachu. No po prostu chcę zakończyć na wysokiej nucie. Mógłbym w tym czasie przeszukiwać, ale ja już musiałbym lecieć. Kurde, chyba że nie ma czatu. Napiszę na czacie do wszystkich. PvP Welcome in Gorka. Nie, tu nie ma czatu ogólnego. Mam też taką, miałem kiedyś taktykę w DayZ. Taka chamska, ale no wchodziłem sobie na przykład gdzie, na przykład tutaj czy gdzieś. I ten, no i sobie wchodziłem tutaj. Słyszałem jakby. No i ten. I szedłem spać, nie? Czyli co, tak siedziałem z zamkniętymi oczami, no po prostu słuchając, nie? Genialne. No i tak godzinkę sobie siedzisz, nie? I w końcu słyszysz coś? Jakieś szmery? No i nabijasz wtedy tą... Nabijasz sztucer i ognia. No i ty mówisz w kondzio, że nie warto wydać 170 zł na taką grę. Na Daisy. Wszystko mi się zwróciło. Wszystko. Wszystko mi się zwróciło. I to w... Dwa dni po zakupie. Zajebiste. Znaczy oni też często biegną, niekoniecznie tędy, ale tam jest militarka gdzieś mniej więcej w tamtą stronę. Jest ta militarka, te dwa namioty, o których wcześniej Kato mówił. I od tamtej strony też może... Ty patrz, Skorpion, na blisko. Wezmę sobie na zombie albo... No na zombie, bo na ludzi to już wolę zbekawać. Ale często stąd mogą przybiegać, nie? Tylko wtedy po prostu ich wezmę na blisko. Po cichutku. Ale co ci się zwróciło po obiedzie? Zwróciło mi się wszystko, co do grosza, Daisy. Tyle emocji, tyle przygód, tyle znajomości. Niesamowite. Kondzio, ja wydałem 69 zł. 69? Na 79, na promocji Steam. No, na promocji. Ja kupiłem bez promocji, bo już tak chciałem w to zagrać. Bo mi polecał taki streamer jeden. Czy mi, no ogólnie na streamie, na live'ie. Chmielu tak zwany. On robi fajne tam polityczne rzeczy. O wojsku też dużo gada, o desancie. I on tam właśnie robił taki ten materiał z DayZ, że najlepsza według niego giereczka. Największe emocje wywołując. No i tak jest, no tak jest. Teraz to nie jest najlepszy przykład, ale ogólnie tak jest. Jestem jak jakiś szeryf Gorki. Patrzę sobie. U dnia. Tu nie o kasę chodzi, mi się dupy nie chce ruszyć i naprawić myszki, bo się zacina. A ta... A masz myszkę na kulkę? Nie, no już nie, już takich myszek nie ma. Ja też takiej... No miałem taką kiedyś w podstawówce. Oczyściłem te kulkę, te takie obrotowe patyczki. Słyszę jelenia. Jeśli zaraz się tu ktoś nie zjawi, to pójdziemy zapolować na jelenia i to będzie koniec. Będę musiał w głowę trafić z pioniera. Bardzo precyzyjnie. Kato! Headshot. O kurde, no. Widzę właśnie na czacie. Pony. 18 metrów. SK-59. SKS-a. Headshot. Tam musimy zajść za plecami. No tak, nas biorą właśnie na Eltona Johna. Albo no tylko tak. To jest chyba znak, że na dzisiaj wystarczy. No, ja też będę kończył. Czekam w tej gorce, nikogo nie ma. Chciał przyjść tutaj. No właśnie, no i bym dobiegł w sumie, gdybym biegł cały czas, ale zrezygnowałem. W twoich zwłokach tylko SKS był. No. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Leci cały czas na YouTubie Kapitan Bomba w kółko. A tak, maraton, tak. Na żywo. I tam zawsze jest po 2000 osób, które to oglądają. To jest nieprawdopodobne. Tak, to jest kurde, jaka popularność, nie? No. No ale świetnie, ja też sobie włączam często właśnie. A nie zrobili z tym na żywo, bo tak to się nie chce jakichś konkretnych odcinków znaleźć, a tak sobie można ogólnie tam leci. Tak, to w kółko wszystko leci. No, w kółko leci to samo. Chyba sobie urlop przedłużę. Jeszcze tydzień sobie dłużej posiedzę. Nie spieszy mi się w sumie do roboty na razie. No tak. Mi też, ale jutro. Jest to nie, jest dostałem, jak dostałem tylko pierwszą możliwość wyjechania za granicę, bo od razu pojechać. Trochę się przez ostatni rok nie zwiedzało. No kurde, mumia mi tu wbiegła na dach policji. No niedobrze. Czy są silne? Na pewno wytrzymałe. Na pewno.
Ło, nic nie miał. Kurde, z mgły dupy wszystkie mumie. Uuu. Ja. Kuźwa, jestem nieprzytomny. Mumie mnie dorwały. Już nie żyjesz? Żyję, no żyję, ale mumie mnie dorwały, no. Jak mi się na dwie kulki. Fajne są takie eventy, jak masz na przykład rajdy na bazy, że admini, wiesz, stawiają bazę, dają wszystkim sprzętu, ile chcą. A, tak, tak. I ten. Grałem coś takiego, to powiem ci, zajebista opcja, nie? Właśnie tam, bo już to trochę na wyższym poziomie, bo w tym, ty wiesz, skali bramy 50, albo jakimś, tak, kurwa, z tym mniejszym, to z jakimś PKP, czyli na amunicję kałachową, że magazynki po 250 sztuk. No i tam się ostro nawalanka. No. No, widziałem coś takiego. Wiesz, zawsze możesz liczyć, że ci pyknie kariera streamera. Idę upolować jelenia. Skończę na wysokiej nucie właśnie w ten sposób, bo coś mi tutaj nikt nie chciał przyjść. Tak, zawsze w najmniej odpowiednim momencie wyjdzie jakiś chuj za plezów. Tak, i to właśnie za plec. O, słyszę już, słyszę dzika. Mam jeden strzał, ale dzik. Dzika świnia. Przedmienić dietę, bo żywię się tu głównie kebabami. No. To co, ty w Turcji? No. A, blisko Turcja, no tak. To dlatego. Ta, no. Dowożą. Ty mam tutaj pod chatą za... No jakbyś przeliczył na euro, to gdzieś za 7 euro dwa kebab boxy, takie zajebiście duże, to jak zjadłem, to ledwo się mogę ruszać. Nie, no to cena bardzo dobra, no. To można tylko na kebabie się utrzymywać. No w Niemczech jak pójdziesz, to kebab kosztuje gdzieś tak minimum 7 euro. Patrzcie na to. Świnia. A to 7 euro za dwa boksy. Zaraz upolujemy tą świnię. A, ale świnia z rogami jedna jest. A ta bez rogów. Którą upolować? Z rogami? Dobra, ja się idę położyć. Jak coś, to do następnego. Dobra, no to na razie, co do następnego. Weź. No, trzymaj się, hej. Dobra, którą świnię bierzemy tą, tak? Jeden szał mam, jest troszeczkę napięta sytuacja. Pięknie. Robota realna, chirurgiczna robota. Tak się to załatwi. Ale świnia, ale będę miał mięsa. Domofon MP4, co to jest? O kurde, nie będę miał gdzie tego pomieścić, chyba mam. O pań, ale świnka była. Domofon, co to jest domofon? Słucham. Słyszałem, że koczujesz w lasach Orlanu. Chodźcie zaraz pierdolne, kurwa, mać kostką brukową. Dobra, no to jesteśmy na wysokim cenie. Polowaliśmy świnie. Dobra, upolowaliśmy świnie. Wracam do policji i się będę logował. Ale chirurgiczna precyzja. Dobra, wracam na policajta. Po drodze jeszcze sklep sobie sprawdzę, bo może się jakaś tundra zrespiła. Trochę czasu minęło. Tam ostatnio sekundę przed Diegiem znalazłem tundrę. O, coś ukryło mi jakąś wiadomość pewnego użytkownika Kondzia. Kurcze pieczone. Jak ja się wystraszyłem, jak to włączyłeś. No, co to jest? Brzmiało, jakby nagle ktoś do ciebie zadzwonił, czy coś. Taka rozmowa. Słyszę krowę. Jest krowa. Kuźwa, ja przecież nie mam miejsca. A może znajdę miejsce. Całą kurę wezmę, może. Wezmę całą kurę. Może się przydać. O, amunicja się zrespiła do akurat shotguna. Potrzebuję to. Ale tundry nie ma, niestety. O, mumie uciekły z tej z mgły. Ciekawe, czy jeśli tu jest mgła, to w tym kościele jest jakiś lód lepszy? Chyba nie, po prostu mumie. A tu się nie... A nie, da się wejść do tego kościoła. No to na razie, Monika. Trzymaj się, browar. Leć na browar. To na razie. Ej, co jest? Kuźwa, wywaliło mnie serwer restart. Chciałem sprawdzić, czy w kościele jest lepszy lód. No to ja też się będę zawijał. No dzisiaj tak niewiele się działo za bardzo. Ale to jest piękno. Gdyby było ciągle dobrze, to byśmy nie wiedzieli, co to znaczy dobrze, tak? Gdyby ciągle się działo dużo, no to w końcu by się działo mało, nie? No czy coś takiego w każdym razie. No to dzięki Kondzie, że byłeś. Dzięki. No dzięki Monika, dzięki Kondzie, dzięki Browar. No to trzymajcie się. Wypiłem dwa. No to dobra, no to trzymajcie. I dwa browary. No to trzymajcie się, na razie, do następnego.